Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Aleksandra Kostka i jest mi niezmiernie miło opowiedzieć Państwa na konferencji prasowej, którą po konferencję poprowadzi człowiek niezwykły, niegdyś wybitny człowiek renesansu, dzisiaj założyciel Fundacji Dzieci Dzieciom. Także będzie to troszkę inna konferencja niż ta standardowa, dobrze? Trochę się pobawimy, ale z drugiej strony będziemy mówili o poważnych tematach, które rzeczywiście zmieniają perspektywę i patrzenie na świat. Jak to się dzieje, że z utalentowanych dzieci i twórczych dzieci mamy przeciętnych dorosłych? Jak to jest? Dzieciaki przychodzą do nas, oglądają nasz sprzęt, zadają różne pytania, ale nie, czasami mam wrażenie właśnie, tak jak tutaj mówimy, że nie dajemy im szansy na to, żeby pokazały poprzez teatr, poprzez inne sposoby na wyrażenie siebie, tak? Czyli takie, tak jak tutaj tą bajkę, którą stworzyły w ciągu kilkudziesięciu minut. Dzieci patrzą na świat zupełnie w inny sposób. I dlatego też Leonardo przyszedł, aby reprezentować talenty dziecięce i też inaczej wygląda, aby zwrócić uwagę. I rzeczywiście poczuliśmy w tej akcji, w programie wielki potencjał. Uznaliśmy, że taka twarda, inżynierska firma również może pisać bajki. Oczywiście nie pisaliśmy tych bajek my, ale zaprosiliśmy do projektu dzieci pracowników. Dzieci zareagowały entuzjastycznie. Ja nie tylko proszę o wsparcie, ja jestem w stanie zapracować na to, aby to wsparcie otrzymać. Leonardo ma sztab ludzi, partnerów i przyjaciół, którzy pracują z nim razem na rzecz społeczeństwa. To partnerstwo, które cały czas budujemy w naszych działaniach, wspólnie z naszymi partnerami, którzy zgodzili się wziąć udział w naszej konferencji, jest bardzo istotne, bo to partnerstwo będziemy chcieli rozwijać i poszerzać. To jest początek działalności Leonardo. Leonardo poznałem się w bardzo takich fajnych, ale dziwnych okolicznościach. Tak mnie to ujęło i ta akcja, którą przeprowadziliśmy razem, była na tyle rewelacyjna, że zaprosiłem Leonardo z zespołem do siebie do nadleśnictwa, do środka lasu, na dni otwarte, ponieważ co roku te działania edukacyjne, które prowadzimy w nadleśnictwie, skierowane są jak gdyby do wszystkich. I mówią, no dobrze, jak mamy wesprzeć fundację? Ja zawsze odpowiadam, że nie chciałbym hamować szczodrobliwości niczyj. Nie mam żadnych granic. My w momencie, gdy właśnie cała Polska dyskutowała o tym, jak segregować śmieci, co z tym dalej robić, my wyszliśmy do dzieci, trafiliśmy do 1000 dzieci w przedszkolach w samym Wołominie. Ja wiem, że to było doskonałe posunięcie, bo moja córka, która chodzi do przedszkola, natychmiast chciała segregować śmieci, natychmiast po prostu, już kosze, wszystko już trzeba kupować. Rzecznik Praw Dziecka, tak, przychylił się do tej działalności. Ministerstwo Edukacji poparło Fundację Dzieci Dzieciom w tych projektach, sprawdziło, co dotychczas zrobiliśmy. I tutaj chciałem powiedzieć właśnie i podziękować bardzo serdecznie panu dyrektorowi Teatru Lalki, panu Janowi Woronko za to, że gości nas w Teatrze Lalka i że będziemy u niego mogli zrobić festiwal. To jest inne, dlatego że dzieci myślą nie tylko w inny sposób, ale one rozumieją, co wystawiają, ponieważ one same to tworzą. Całym sercem będę wspierała te akcje i będę oddawała swoje serce fundacji, ponieważ uważam, że tak jak rozmawialiśmy, Leonardo, wczoraj przed konferencją, najważniejsze jest to, żeby dzieci, bo sama mam dwójkę dzieci, żeby dzieci nasze mogły rozwijać talenty, które posiadają w sercu, a nie talenty, które my byśmy chcieli, żeby rozwijały. A dlaczego to robię? Ponieważ ta moneta ma drugie dno. Nasze życie ma drugie dno. Przecież to są pieniądze Leonardo. Czyż euro z drugiej strony nie ma symbolu, który reprezentuje Leonardo? A czy talent dawno, dawno temu nie był walutą? A czy o walutę nie troszczymy się specjalnie? A jeżeli nie zaczniemy tworzyć kolejnych talentów i ich rozwijać, co się stanie z naszą inwestycją? Co się stanie z inwestycją w przyszłość, jeśli nie zainwestujemy w dzisiejsze talenty?